W dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim zapadł wyrok wobec oskarżonego Grzegorza Esz, który był oskarżony o gwałt i usiłowanie gwałtu na małoletnich. Czyny te miały miejsce w 2017 roku, w sierpniu i we wrześniu. Pokrzywdzonymi były trzy małoletnie osoby, z których najmłodsza miała zaledwie 8 lat. Sąd uznał oskarżonego winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Był on także oskarżony o to, że poruszał się jednego z tych dni w stanie nietrzeźwości po drodze publicznej. Każdy czyn o tym charakterze jest szokujący i szokuje. Tutaj nie możemy wchodzić w szczegóły dla dobra dzieci i mówić szerzej, także z uwagi na wyłączenie jawności rozprawy, o tym, co się stało. Takie rzeczy nie powinny mieć po prostu miejsca i powinny być z całą surowością karane. Cieszę się, że tak się stało dzisiaj na sali sądowej.